Jest to branża, która jest niezwykle dynamiczna. Tutaj codziennie coś się zmienia, codziennie trzeba się rozwijać, codziennie trzeba się uczyć. Codziennie pojawiają się nowe metody ataków, nowe podatności, dziury w systemach, nowe technologie zabezpieczania. Jest to nieustanny wyścig zbrojeń. Porównywany do ewolucyjnego wyścigu zbrojeń, to jest taka teoria Czerwonej Królowej, gdzie trzeba biec tak szybko jak się da, żeby pozostać w tym samym miejscu. Tak właśnie jest w cyberbezpieczeństwie. Pewnego razu trafiłem na konferencję, która była organizowana w Polsce wiele lat temu, nazywa się IT Underground. I tam wypowiadali się ludzie, którzy zrobili na mnie niesamowite wrażenie. Ludzie, którzy dla mnie byli jak z filmów akcji i opowiadali o rzeczach, o których nie miałem pojęcia, a wydawało mi się absolutnie fascynujące i wcześniej niemożliwe. Zacząłem wszystko starać się zabezpieczyć, czytać, dowiadywać się jak najwięcej, chodzić na więcej konferencji, na kursy, szkolenia. I wtedy wsiąkłem w to cyberbezpieczeństwo tak, że stało się moją pasją, drogą życia i karierą zawodową. Próbując zgłębiać ten temat, okazało się, że nie mam jakichś podstaw w innej dziedzinie. Jeśli macie możliwość rozpocząć studia na kierunku, który wam te podstawy da, to naprawdę warto z tej możliwości skorzystać. Nie sądzę, żeby nawet po 10-20 latach takiej kariery przez nawet chwilę czuć jakieś wypalenie zawodowe. Od 2011 roku w tej branży bezrobocie wynosi 0%. Na rynku pracy w 2021 roku będzie brakowało globalnie 3,5 miliona specjalistów w tej dziedzinie. Po pierwsze, jest to bardzo, bardzo ciekawa praca, wymagająca ciągłego researchu, ciągłej nauki, ciągłego rozwoju. I jeszcze raz, nigdy nie będziecie się nudzić. Nazywam się Michał Chorubała. Jestem konsultantem cyberbezpieczeństwa, zajmuję się Security Operations Center i pracuję obecnie w firmie 4Prime. Chcę Was zachęcić do wejścia w fascynujący świat cyberbezpieczeństwa.